Animacja. Na planie Krakowa kolorowe punkty, oddziały Muzeum Krakowa. Obrazy, rzeźby i dokumenty w salach o różnych kolorach ścian. Na tle niebieskiej ściany paleta z grubą warstwą zaschłej farby. Mówi kurator wystawy Katarzyna Bury. Za nią reprodukcja autoportretu bohatera wystawy. Szczupła, blada twarz, rudawe włosy i wąsy. Jesteśmy na wystawie Podgórze Wojciecha Weissa w Muzeum Podgórza, jednym z oddziałów Muzeum Krakowa. Wystawa opowiada o Podgórzu widzianym oczami wielkiego artysty Wojciecha Weissa. Wojciech Weiss przez całe życie związany był z Krakowem, z Akademią Sztuk Pięknych. Jednak kilka pierwszych lat po przeprowadzce w naszą część kraju spędził właśnie w Podgórzu. I to właśnie Podgórze było miejscem, które posłużyło mu za plener do ćwiczeń malarskich. Rzeźba Ksawerego Dunikowskiego, portret Wojciecha Weissa, odlew z brązu. Szczupła twarz, wysokie czoło, wąsik. Wystawa podzielona jest na kilka części. Pokazujemy miasto, naturę, kolej oraz muzykę w sali zatytułowanej Usłyszeć obraz. Dłoń naciska drewniane klawisze. Pionowe panele na ścianie rozświetlają się różnymi kolorami. Po przeprowadzce do Podgórza rodzina Weissów mieszkała przy ulicy Lwowskiej, czyli dzisiejszej ulicy Limanowskiego. Wojciech Weiss chodził po Podgórzu ze szkicownikiem, zaglądał podwórka, malował zaułki, fragmenty parku i różne szczegóły miasta, które obserwował. Gdy patrzymy na obrazy wokół nas, można dojść do wniosku, że właśnie to go interesowało. To znaczy kameralne, osobiste Podgórze. Do miasta Wojciecha Weissa krada się przyroda. Każdy widok uliczki, każdy zaułek, każda kamienica okraszona jest widokiem wspaniałych roślin. Zieleni wiosny, mroźnej zimy, kolorowej jesieni. W sali o szarych ścianach duży portret kilkuletniego chłopca. Towarzyszy mu rudy pies. W twórczości Weissa niezwykle ważnym tematem była kolej. Rodzinnie związany był z koleją. Jego ojciec sprawował różne funkcje właśnie na kolei. I temat pociągów i dworców kolejowych często pojawia się w jego twórczości. Są to obrazy niezwykle nowoczesne, wcale nie dokumentacyjne, raczej impresyjne, pokazujące wrażeniowość i ulotność chwili. Drewniane skrzynki z przedmiotami do poznania dotykowego. Wystawa jest dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami, szczególnie dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. Na wystawie można pobrać aplikację, w której dostępne są teksty audiodeskrypcji oraz tłumaczenia na polski język migowy, a przy niektórych obrazach można rękoma obejrzeć bibliografiki, czyli wypukłe obrazy pomagające osobom niewidomym poznać twórczość Weissa. Wystawa będzie otwarta do 30 maja 2021 roku. Serdecznie zapraszamy. Podgórze Wojciecha Weissa. Wystawa czasowa. Muzeum Podgórza. Ulica Limanowskiego 51.